Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 98. odcinek Zarychty na Solo. No, dzisiaj mieliśmy wreszcie dwa naprawdę fajne mecze. Oba się bardzo dobrze oglądało, mimo że zdecydowanie różne, bo jeden był nastawiony mocno na atak, a drugi mocno na obronę. To jednak koniec końców jeden i drugi był mocno zacięty, były duże emocje w jednym i drugim spotkaniu i wydaje się, że no, takiej koszykówki chcemy oglądać. Na dzień dobry dostaliśmy rywalizację Jazz i Rockets i tutaj zdecydowanie obie drużyny postawiły na defensywę. Przynajmniej Jazz w ten sposób narzucili sposób grania. Pierwsza rzecz, która była zupełnie taka bardzo mocno widoczna, to że obie drużyny znają się już na przewylot i czytają swoje ataki bardzo dobrze, stąd bardzo duża liczba strat w pierwszej kwarcie, bo chyba było ich 15 łącznie po obu stronach. Zresztą w całym meczu było ich dużo i z jednej i z drugiej strony. Natomiast Jazz narzucili z początku swój styl gry. Obrzydzili koszykówkę Houston Rockets, powiedzmy sobie wprost. Bronili Jamesa Hardena jeszcze bardziej perfidnie niż poprzednio. Nie tylko kierunkowali go na granie na prawą rękę, ale też wręcz wymagali od niego, żeby wchodził i kończył rzutami z 3-4 metrów nad Gobertem, nad Derrickiem Favorsem. Kiedy znajdował się w rogu za linią rzutów za 3 punkty, albo nawet na wprost, bardzo często bronili go od tyłu, czekając po prostu momentu, aż wyjdzie w górę i odda rzut, żeby spróbować go zablokować zza pleców, wobec czego wręcz zapraszali go do wjazdu w strefę podkoszową, najchętniej zmuszając go do rzutu z 4-5 metrów, czyli z tego najbardziej nieefektywnego w perspektywie z analityki koszykarskiej. No i Harden bardzo długo sobie z tym nie radził, bo on spodłował chyba 8 pierwszych rzutów. Dopiero w pewnym momencie złapał trochę rytmu w końcówce drugiej kwarty, ale zanim do tego doszło, to Jazz zrobili przewagę. I szczerze powiedziawszy, w momencie kiedy Jazz zrobili przewagę, zacząłem robić swoje notatki. Zapisałem właśnie chociażby Jazz, gdy tylko opanowali nerwy w ataku, zaczęli budować przewagę. Świetnie broni Royce O'Neal, bronią Hardena i tak dalej. I nagle zaczyna się klapa. Bo od tego momentu Rockets zrobią serię 21-1 na przełomie drugiej i trzeciej kwarty. Jazz zapominają o Hardenie, który dostaje najpierw piłkę w rogu zupełnie niekryty. Trafia trójkę po asyście chyba Chrisa Paula w tym momencie. Potem trafia jeszcze jedną, potem się rozpędza w kontrataku, rzuca szybkie 8 punktów, Jazz tracą swoją przewagę. Na starcie czwartej kwarty jeszcze bardziej ją tracą, bo kolejne punkty dorzucają Rockets i nagle robi się minus chyba 10 czy 11 punktów dla przewagi dla Rockets. I wydawało się, że ten mecz zdecydowanie już zostanie odłożony do lodówki. Natomiast Jazz kolejny raz w tej serii wrócili, kolejny raz powalczyli o swoje. Swoje robił Ricky Rubio, który naprawdę drugi mecz z rzędu zagrał bardzo dobry. Trafił chyba 17 punktów dzisiaj i miał chyba 9 asyst, więc bardzo, bardzo solidnie. Swoje robili też Royce O'Neal i Jay Crowder. Trzy trójki trafił Joe Ingles. Trochę mało, wydaje mi się, był wykorzystywany, ale z drugiej strony był dobrze odcinany od pozycji i od rzutów. Natomiast zupełnie zawiódł Donovan Mitchell. Ja wiem, to jest wciąż drugoroczniak dopiero. Gość, który ma 2 sezony za sobą w NBA zaledwie, a już stawia się przed nim ogromne wymagania. No ale sam też wydaje mi się, że sam te wymagania na siebie nakłada i najzwyczajniej w świecie no, nie może być tak, że w meczu decydującym o zakończeniu sezonu drużyny najważniejszy zawodnik trafia 4 z 22 rzutów. Dodatkowo Mitchell spodłował jeszcze 9 trójek. Także to nie jest taki mecz, którego od siebie by oczekiwał. I to też mówił na konferencji prasowej po meczu, że zdecydowanie jest zły na siebie i że będzie pracował mocno nad tym, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. No, zdecydowanie to jest to, czego od niego się oczekuje. Natomiast mimo jego słabej gry, w czwartej kwarcie Jazz znowu doszli na bardzo niewielką różnicę. Po trójce Rickiego Rubio było, zdaje się, tylko minus 1. Sam Rubio nawet miał później okazję wyprowadzić Jazz na prowadzenie. Miał czystą pozycję w rogu boiska, ale niestety zawiódł jego rzut. Przerzucił kosz, sięgnął airbola, a Rockets tylko to wykorzystali i najzwyczajniej w świecie dokończyli ten mecz. Wygrali go i przeszli do kolejnej rundy. Mitchell sfrustrowany po meczu nawet nie podszedł, nie pogratulował rywalom, tylko poszedł od razu do szatni. No młody jest jeszcze chłopak, więc wydaje mi się, że ma czas na to, żeby się nauczyć i
zdecydowanie w to lato jeszcze popracować, żeby ta forma była równiejsza przez cały sezon, nie tylko momentami, bo miał naprawdę fantastyczny moment w połowie sezonu, ale też miał sporo wahnięć. No ale to tak jak mówię, to wciąż jest młody zawodnik dopiero po drugim swoim sezonie. Natomiast wydaje mi się, że w perspektywie Jazz potrzebują oni nieco zmian w trakcie tego off-season. Wydaje się, że niektórzy gracze są tam już zupełnie zbędni, tak jak chociażby Tabo Sefolosza, zupełnie nieprzydatny dzisiaj. Był na boisku, ale nie wiem po co. Nie grał w ogóle Kyle Korver. Nie wiem, czy byliby w stanie coś zagrać pod niego, czy też nie, no ale nie dostał ani minuty dzisiaj. Także no, brakowało też na pewno kontuzjowanego Dante Exuma, ale to już jest chyba historia taka, która co roku będzie się powtarzać, że Dante Exum w pewnym momencie wypada z powodu kontuzji i już nie gra. Koniec końców uważam, że gdyby Jazz chcieli grać o coś więcej niż druga runda playoff, to muszą pomyśleć o większych jeszcze zmianach w tej drużynie. Oczywiście problem polega na tym, że oni wolnych agentów raczej nie skuszą perspektywą grania w Salt Lake City, więc to raczej kwestia dobrych wyborów dalszych w drafcie, kwestia także wymian, które mogą robić. Niemniej dla nich sezon się skończył, a Rockets z kolei idą dalej. W końcu dostali dobry mecz od Clinta Capelli, który ten mecz numer 4 rzeczywiście miał słaby, on tam miał problemy ze zdrowiem. Tym razem był dużo efektywniejszy, bardzo pomagał drużynie, zbierał piłki w ataku. Swoje dołożył też PJ Tucker, może nie trafiał dzisiaj tak często i tak regularnie jak zwykle, ale też dołożył swoje. Dużo walki na tablicach, dużo walki w obronie Tuckera, co też się bardzo przydało. No i Rockets chcą już Warriors. Powiedział to Clint Capella na konferencji prasowej, że oni chcą już grać z Golden State Warriors, chcą rewanżu za poprzedni sezon, no ale muszą jeszcze chwilę poczekać, bo jak się okazało, dostaną minimum 2 dni wolnego więcej ze względu na to, że Clippers dzisiaj zrobili kolejną niespodziankę i kolejny raz pokonali na wyjeździe Golden State Warriors. Wydaje się, że no, znaleźli jakąś lukę w tej drużynie i pokazali też drużynie z Houston, że jest możliwość pokonania tych mistrzów NBA. Tym razem Clippers potrzebowali naprawdę świetnej dyspozycji w ataku przez cały mecz. Oni po pierwszej połowie prowadzili, w trzeciej kwarcie zrobili tą najwyższą przewagę kilkunastopunktową. Mieli chyba ich łącznie 13 w najlepszym momencie. I byli gorący prawie przez cały mecz. Warriors dwa razy w drugiej połowie wracali do gry. Odrabiali straty. Najpierw w końcówce trzeciej kwarty zbliżyli się na 3 punkty, a w końcówce czwartej wyszli nawet na jednopunktowe prowadzenie. Tylko w obu przypadkach Clippers odpowiadali. W końcówce trzeciej kwarty serią 7-0, dzięki czemu zrobili 10 punktów przewagi przed startem czwartej, a z kolei w końcówce czwartej kwarty po wsadzie Kevina Duranta nad Lou Williamsem ten sam Williams odpowiedział trójką z faulem. Faul był trochę wątpliwy, no ale został odgwizdany. Williams trafił osobistego, później dwie kolejne akcje Clippers wybronili, a Williams zdobył kolejne 4 punkty, więc taką indywidualną serię 8-0 zrobił w tym momencie przeciwko Warriors i w ten sposób odłożył mecz do zamrażarki, bo później już Warriors próbowali trafiać kolejne trójki, ale im nie wpadało. Ogólnie rzecz biorąc, Warriors świetnie weszli w mecz, bo zakończyli chyba pierwszą kwartę blisko 40 punktami. Trafili 9 z pierwszych 11 trójek w całym spotkaniu, ale potem od tych trójek raczej ich braku zginęli, bo do końca spotkania trafili tylko 6 z 28. Trochę wydaje mi się, że za mało był wykorzystywany Stephen Curry, który oddał tylko 5 trójek, trafił 4. Jedyną, którą spudłował, postanowił oddać z pozycji Damiena Lillarda, czyli z jakichś 11 metrów. Trochę w dziwnej sytuacji, na samym początku akcji, ale oddał ten rzut niecelny. No i wydaje się, że Warriors trochę na swoje własne życzenie przegrali to spotkanie, bo zabrakło im przede wszystkim dobrej defensywy. Narzekał na to chociażby Steve Kerr po trzeciej kwarcie, że chciałby dostać od drużyny 3 posiadania z rzędu, po których Warriors mogliby coś odrobić. I jak w pewnym momencie komentatorzy zaczęli liczyć, to nawet Warriors dostali 6 posiadań z rzędu, bo Clippers nie potrafili zdobyć ani jednego punktu przez chyba 2,5 minuty, albo nawet więcej. To jednak nie wystarczyło. Udało im się dojechać do remisu blisko, później wyjść nawet na to prowadzenie, ale koniec końców nie byli w stanie zatrzymać Williamsa, a wcześniej nie byli w stanie zatrzymać zupełnie Montreza Harrella, któremu wystarczył rzucić piłkę w okolice obręczy. W momencie, kiedy on był w biegu, po prostu w kierunku tejże obręczy i Harrell łapał, kończył z góry, nieważne nad kim, miał też fantastyczny blok w czwartej kwarcie na Kevonie Looneyu. Być może to właśnie ten jeden konkretny blok też się przyczynił bardzo mocno do tej wygranej. Więc to był jeden z kolejnych bohaterów całego sezonu, no bo Harrell i Lou Williams cały sezon byli świetni z ławki.
Natomiast zmiany, które porobił też Doc Rivers, też pomogły, bo wpuścił do pierwszej piątki Jamaicala Greena w miejsce Ivicy Zubaca. Green odwdzięczył się bardzo solidną grą. To było 15 punktów. Może nie jakoś dużo, ale trafił 3 trójki. Był solidny w obronie, chociaż nie jakiś wybitny, no bo Kevina Duranta dzisiaj nie był w stanie nikt zatrzymać, ale swoje robił. Jeśli dodamy do tego, że świetny mecz zagrał Patrick Beverley. W obronie nie dawał rady tym razem za Durantem, ale za to trafił 5 trójek. Miał 14 zbiórek, z czego aż 3 w ataku. Jedną w pierwszej kwarcie bezpośrednio dobił do kosza, a dwie kolejne jeszcze złapał. Udało się obudzić Danilo Gallinariego, który skończył mecz z 26 punktami, ale z drugiej strony Gallinari w czwartej kwarcie, kiedy Warriors odrabiali straty, to on popełniał błędy w ataku, to on robił straty, to on oddawał złe rzuty i wtedy brał na siebie ciężar gry i wtedy właśnie to Warriors odrobili straty. Po drugiej stronie mamy 45 punktów Duranta, więc bardzo dobry wynik, tym bardziej, że bardzo efektywny też mecz po stronie Duranta, bo ponad 50% z gry trafił wszystkie wolne, miał tylko jedną stratę w całym meczu, ale wydaje się, że nie wykorzystano do końca Kleja i Stepha Curry'ego. Gdzieś obok meczu troszkę przechodził Draymond Green, który bardziej frustrował się niż grał. Dostał zresztą faul techniczny za przejście po Patricku Beverley. No i wydaje się, że gdzieś trochę czegoś zabrakło dzisiaj Warriors. Być może właśnie tego, na co ja zwracam uwagę od dłuższego czasu, że im często wydaje się, że zwycięstwo samo do nich przyjdzie. I być może właśnie tego dzisiaj zabrakło, tego poczucia konieczności wygrania tego spotkania. Wobec czego no, muszą teraz pojechać po prostu do Los Angeles i rozegrać mecz numer 6. I tak wydaje mi się, że Clippers wcale może niezbyt chętnie będą chcieli wracać do własnej hali, że lepiej mimo wszystko gra się im w Oakland, w tej hali Warriors i tam być może chcieliby zagrać mecz numer 6. No ale oczywiście tego się nie da. No i cóż, no, Warriors przegrali pierwszy raz 2 mecze z rzędu w playoff od finału 2016. To oczywiście jeszcze o niczym nie świadczy, bo wciąż są faworytami serii z Clippers, wciąż są faworytami całych playoffów, jak dla mnie. No, ale zostali nadgryzieni. Pokazane zostało, jak można ich uszkodzić. I to na pewno jest dobra wiadomość dla Rockets, na pewno jest dobra wiadomość dla całej ligi, bo da się z tymi Warriors wygrywać. I skoro Clippers potrafili 2 razy ich ograć, to czemu lepsze drużyny od Clippers nie mogłyby wygrać 3 lub przede wszystkim 4 razy w serii 7-meczowej? Okej. Dzięki za dzisiaj, za wysłuchanie kolejnego odcinka i do usłyszenia w następnym. Cześć. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.